Kurwa, nie znoszę tej gry. Ale przynajmniej nie zabrali mi przedmiotów. O Jezu Chryste, nawet nie wiem, czy... No, z drugiej strony... Zapracowałem tak na nie, kurde! Oczywiście, że nie dam mu ich zabrać. Bo jednak... Trzeba przetrwać, nie? Ja pierdolę. Chłopie, o wow, hej Fardy. Nieźle cię widzieć, bro. Anyway, jestem Tardy. I zagadnij co? Ta dziewczyna ukradła moją łódź. Ona popłynęła na wyspę na prawo od nas. Jest niewiarygodny, jak ona jest nieodporna, tylko no... moment. Twarda chyba. Resilient. Sprężysta? Elastyczna? Żywotna, można powiedzieć. Bo miałem... Byłem kompletnie bez szans. A teraz mam brata, który ma łódź. Ale nie mógł tutaj przypłynąć, ponieważ wody są zbyt kamienne. Ale jeżeli będziemy mogli zbudować nową łódź, będę mógł cię do niej zabrać. Ja po prostu potrzebuję trochę drewna. Żagla. W jakiś sposób, w którym będzie można... No, jakieś śmigło czy coś. I narzędzia, żeby to wszystko razem zebrać. Jeżeli to wszystko zbierzesz, to zrobimy to. Więc rób to. Okej. Ja cię kręcę, przydałoby mi się więcej, kurde, członków drużyny. Znowu mi jakieś gówno prześladuje. Nie obchodzi mnie to. Jestem bezduszny. Czyż nie? Żaden fakt tutaj na szczycie mi się nie pokaże, okej. Dobra, więc gdzie mam iść? Zobaczmy. O ja pierdzielę, dużo żem pominął. Ale dobra, nieważne. Tak. Cecil Valley, Blood Forest, Ice Bowl, Public Bath. Czyli... W sumie tutaj, skoro wcześniej tam nie eksplorowałem, to tutaj trochę połażę, bo czemu nie? To jest numer jeden strefa, przynajmniej według opisu przejścia. Może jeszcze powinienem zapisać, chwila. Chociaż pewnie to zrobiłem przed chwilą, ale... Zaraz, tamten jest! Od przedmiotów. Zaraz zobaczymy, co on takiego ma. Mam nadzieję, że dobre sprawy. Masz sztuczną rękę? Restores all HP and SP. TP. Fancy perfume. Horse jerky by się nam przydało chyba, że... Albo domestic. Zaraz, jak tam z naszym HP? Myślę, że domestic wystarczy. Ale najpierw. Ta. To i tak nikt nie może tego założyć. Tego raczej. Walić to. Ta. I... Spieprzaj. Chociaż myślę, że jak już mnie kurde tym naszprycowali gównem, to chyba już to nie ma żadnego znaczenia, czy będę brał to ten joy, czy nie, więc... Dobra. Fancy perfume. C3. Domestic jerky. C6. Nie mamy nikogo, kto by mógł TP używać, więc walić to. Jeszcze jedną perfumę i domestic jerky i spoko. I zapiszę! Dlaczego? Bo mogę. I lubię, kurde, zapisywać co 5 sekund.
Okej, co my tutaj mamy? Windswept. Minuscule. Arc. Mountain. Insecurity. Beauty. Frustration. Coś tu kurwa. Nie mówcie mi. Resort map. Mapa jest! Zaraz, zaraz. Nie możesz tego teraz użyć. Patrzy na tego człowieka. Jest zbyt... no, jest zbyt na nim skupiony, by walczyć. Okej. Tym lepiej dla nas. Spieprzam stąd. Nawet nie wiedziałem, że w tej grze mapy są. Moment, zaraz zobaczymy, jak to działa. To kiedy mogę tego użyć? Pokaż to Shardiemu. Ale on zniknął. Kim jest Shardi? Nie, tamten to był Tardi chyba. Cholera jasna, kto wie. Dobra. Turn around. What's back there? Dobra! Fireball 3. W sumie ty finger beam. Palcówę mu zrób. Albo nie, ty Fireballa użyj, a ty Track Slam 2. Woo! Weak point! Weak pointa sam używa ognistych ataków. Ale dobra, tym lepiej dla nas. Very spooky. Failed oczywiście. Kurde, przestań chybiać, Fardi, do jasnej cholery. Jesteś naszym głównym damage dealerem. Nie, to nie jest paraliż. Te paski. Moment. Bo mi się pokićkało, chwila. Głód czy coś? Nie wiem. Sting. Evasion plus 10%. Okej. Okay. Czyli by... Naszym śmierdzeniem możemy sobie ten ogarnąć uniki dobre. Tym lepiej. Powers. Finger beam. Coś mi się zdaje, że ten Track Slam 2 jest tak bardzo... może nie można kurde trafić tym gównem, ale jednak bardzo dużo obrażeń zadaje. Nie wiesz, co ty robisz. Zamknij gębę. Nie trzeba było mnie atakować. Mogłeś mi, kurde, powiedzieć, o co chodzi. Bor. Run duration razy 3. Czy to oznacza, że ja będę z jakimiś chłopami się mył? Nie chcę. O nie! Wypierniczaj! Cholera jasna, jebane pająki, no! Ech. O ile dobrze pamiętam, wkurwiające były. Tak, bo mogły nas otruwać. Kurde, mało ekspa dostaje się za nie. Super. Skills. Czemu nie mogę przedyskutować zdrowia poza walką? Oczywiście uciec nie mogę, ja pierdolę. Ta gra jest wkurwiająca.
Fireball. W sumie Track Slam 1. Chyba wydaje mi się, że jest celniejsze. Słabsze, ale celniejsze. O ja pierdolę. Okej. Okay. Nieważne ile razy, kurde, te gówna będę widział, tak nigdy nie mogę się nadziwić, jakie to ohydne. A gdyby tak mu ten... Co te oko? To nie jest płacz, no nie? Te oko. Hangover, agility minus 3, atak minus 40%, evasion minus 40%, critical rate plus 40%. I duration? 2-4 tury, 100 kroków. Ale już kurde, jestem pewien, że to ponad jakieś tam tury mi to... Chwila. Mi się wydaje, że to w dłużej już walczyłem niż 4 tury i wykonałem więcej niż 100 kroków, to na pewno. O, płaczę. Minus 1000! Czyli sam się ubije w końcu. Nie, stój. Możesz go strzelić palcówą. Dawaj. Weird. Co to robi? Chwila. Muszę wiedzieć. Zmniejsza atak o 20% i obronę o 30%. Szkoda, to jemu się przyda. Znaczy, bo akurat jemu to się nie przyda, bo on napierdziela tą ciężarówką, nie? Fireball. Ale dobra. Nie ma czegoś takiego jak Discus Status Effect czy coś? Fireball. Płacz. O cholera jasna. Dawaj i items zwykłe na razie. Chyba i tak ma nas wszystkich na hita. Jestem ciekaw, ile to jeszcze będzie trwać. Fireball, Track Slam. Ale mimo tego, że ma zmniejszony ten atak od tego status problemu, to i tak zadaje dużo obrażeń. Może jeszcze raz. Tak myślę, że Track Slam 2 będę używał, jak będzie więcej przeciwników. Aż będzie większa szansa, że kogoś trafi, nie? O. Horse Stance. Discuss Powers na sobie. Jeżeli ten Powers odnowi więcej SP niż pożre, to znaczy, że to jest OP. To jest kurde OP! W takim razie w sumie itemków nawet nie potrzebuję chyba. Nie kurde! Do jasnej cholery, nie chciałem uciec! Ja pierdolę. Och, niech to. Dobra, walić to. Muszę znowu go ubijać, nie? Ale ze mnie debil! O kurde, to było niezłe. Okej, tako. Jeszcze. I dawaj.
O, jak kurde smutno, że płaczesz, skurczybyku, spadaj. SP. Body splash. I płacz. O cholera. Dobra, fireball. Items. Ta. I to. Co?! Ty cfelu pierdolony, ty! Mi się perfumy pokończą, to nie wiem, co ci zrobię. Okej, fireball. Tak. W sumie ty tylko bumerangiem na razie możesz. Spieprzaj. Kurde, czemu za każdym razem, jak menu tego Fight Escape się pojawia, to muszę kurde jebanymi strzałkami ruszać, no. Właśnie przez to przed chwilą kurde spierniczyłem sprawę całą. Masz, pal się. Ej. Ej! Ej, 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 ej! Gdzie się podział? Jak to dead? To co, oni kurde umrzeć mogą? Ja pierdolę i znowu reset! To kurwy nędzy! Walić. No i wróciłem! To ja z tej cholery zobaczyłem opis przejścia, bo jebać to! I wiecie co? Nawet nie musiałem z nim walczyć! Ale jednak muszę tędy pójść. O mój Boże! Wkurwiające. Myślę, że to jedna z najbardziej wkurzających gier, w które grałem. Ale co tam? Nie chybiaj! Może gdybym wcześniej, jak debil, nie wybrał niechcący ucieczki, to może kurde jakoś by to było. Może bym wygrał. Zresztą jedyne co tam dostajemy, to jakieś klucze do ciężarówki czy czegoś tam. Nawet nie potrzebujemy tego. Walić to jednym słowem. Dobra. Super. Ja pierdzielę, nawet nie wiedziałem, że tutaj mogą zabijać ludzi. Spierdalaj. Jebany pająk. Bezużyteczne gówno. Tak więc no, muszę chyba tędy. Czemu nie mogę od tego gówna uciec? Jezu Chryste. Tylko narzekam i narzekam, ale co inaczej mogę zrobić? No, spierdalaj. O. Udało mi się. No kurwa! Idź stąd, nikt cię nie lubi, ty gnomie jeden, paszą won! Zostaw mnie w spokoju! Poison, dziękuję! Tego mi było trzeba! Jestem wkurwiony. Nie, nie guard. Powers.
Chyba sprzedałem papierochy, nie? A walić to mam... Wypierdalaj! Dobra. Mam perfumy. Devil's Pads. Co to jest? Co? Już mi się zdaje, czy... Nie, zaraz. Okej. Czy ktoś może to założyć z nas? Pewnie nie. Nie, kurde, ekwipunek. Ja pierdzielę, co z tą muzyką jest? Dziwaczne. Wow. Mogę, kurde, jemu klatę zdjąć gołą. Ja pierniczę. Ale dobra, sprzeda się. Na pochybel posępnego czerepu! Nie! O, całe szczęście. Kurde, pieprzony napis! Myślał, że mnie, kurde, rozwali. Tym, że zatrzymuje czas. Jego niedoczekanie. O, no ja pier... Wy... Aaaa! Cholerne pająki są tak wkurwiające, no! Człowiek chce po prostu pochodzić normalnie. Ale nie, nie może. Ten jebany brodaty debil się pokazuje. I spiernicza ci twoje życie. Masz łbem, kurde, dostaniesz. Shoot, boomerang i strike. No, dziękuję. I za ile expa? Za 53! O, fuck! Wiecie co? Nie chce mi się już grać. Ile ja już to nagrywam? Oczywiście musiałem zatrzymać też nagrywanie parę razy. Ciężko mi powiedzieć. Ale hej, może jeszcze z 30 minut. Już mam dość. A myślę, że właśnie let's play wtedy, kiedy nie masz, nie jesteś na siłach w coś grać, to trochę dupny let's play. O! Kuj? Chcesz się bić? Jak nie, to nie. Spadaj. Tu by się mapa przydała. Chwila. A nie, nie dostałem nawet mapy. Cholera, nie wziąłem jej, ale nieważne. Nie obchodzi mnie to. W poprzednim życiu ją wziąłem. Wąk! No, dziękuję. Wiedziałem, że tak będzie, że będę musiał się z jakimiś facetami myć. Spierdalaj! Nie należysz tutaj, outsiderze. Czas pójść. Leave? Wiecie co? Fight back? Nie, leave, muszę się przygotować. W sumie... Zły ruch. Dużo ich jest. A gdyby tak... Head slide na wszystkich działa. Tak. SP trzeba teraz też ogarnąć. Cholera, tylko jednego mogę. A dobra. Może kogoś trafi. O mój Boże. Oczywiście. HP. Tako.
execute. Czemu wszyscy nie mogli spaść? Czy tam się potknąć? O, dobra. Okej, nie jest źle. Dobra. Czy mi się zdaje, czy jednego rozwaliliśmy? Już nawet nie... A nie! Zniknął, kurde, teraz się pojawił. Co to ma być? Kiedy im ten paraliż w końcu minie, to by było naprawdę pożyteczne, jakby się teraz skończył. Szczególnie dla Fardiego. Oczywiście, że się nie skończy. Mam jakiś przedmiot na to gówno, czy nie? Pewnie nie. A gdyby tak... Ohoho! Oh my god! Tak to się robi w moim bloku! Trzeba było TNT użyć od samego początku. For stance. Tak. Body splash execute. Dobra. Nie, stój. Może headbutt. Okej. Nie, zaraz. A niech będzie. Boomerang. Może go... O, no właśnie, Fardy się nie ruszyła ani razu. Stun! O. Ta? Nie, zaraz, może... SP. Dobrze by było, gdyby go trafił Fardy. Coś mi się zdaje, że teraz będzie bolało. A nie. Myślałem, że to go ubije jakoś, ale... Jest! Udało się! Ja pierdzielę, ile ja expa dostaję. Cannonball. Finger beam 3 i 4. Encourage greatly. I to wszystko. Perfumy Ninja Scarf. I co?! Trzeba było ze mną, kurde, mieć problem? O, właśnie też widziałem, że Sutek daje zmniejszone wszystkie staty, ale bardzo mocno szczęście powiększa. Sam nie wiem, czy powinienem mu to dawać. Zaraz. Minus 3 do wszystkiego, tak? I tak on dużo obrażeń zadaje, niech stracę. Właśnie, to. Nie ty. Nie. O, dziękuję. Nareszcie. O mój Boże, ale mu daje da boosta, zarąbiście. Akurat on chyba dostawał najwięcej obrażeń. Large fan. To jest to? Spieprzaj! Na pochybel posępnego czerepu! Udało się. Mam nadzieję, że już więcej tych zasranych pająków nie zobaczę. Albo jak już, to przez długi czas. O, co to kurde za przeciwnik? Tylko zrobiony po to, żeby cię wkurzać. Nie dość, że nie można z jego walki uciec i może cię otruć, to jeszcze ci kurde mało expa daje. Jebać te pająki. Come on, let's go! Dobra. To chyba to jest, nie? Moment, do czego ten fan jest? No, to key item.
Czyli może zostać użyty jako żagiel, tak według mojej logiki. Pójdę się przespać. Gdzie tu był in? Tutaj. Pewnie mnie zabiją. O, oczywiście! Spieprzaj w takim razie! Nie ze mną te numery! Nie dobijaj mnie! Continue. Chociaż z drugiej strony... Czy chce mi się, kurde... ogarniać to wszystko? Pójdę, sprzedam co nieco i kupię dobre itemki. Siema, Pało! 1000 gold, please. 10 i... Uhuhu! Teraz się wyszaleję! Dawaj mi... Ta perfumy mi się na pewno przydadzą. TP walić, TP iced coffee. Mamy te całe te... racje żywnościowe, które nam też to, tak robią, ale... nie będę kupywał niczego nowego. Może powinienem zostawić trochę pieniędzy na ekwipunek, ale szczerze mówiąc, walić to. Pewnie popełniam najgorsze błędy mojego życia. Ale walić to? Dobra, gdzie mam iść dalej? Tylko zerknę na chwilę. Cecil Valley. Ice Bowl, Blood Forest. 3-4... A, okej, dobra. Na pewno? Idziemy do Krwawego Lasu. Który się znajduje tu, o, to pewnie będzie moja najulubieńsza miejscówka w całej grze.